O, cholipka. No i co teraz? O nie, kartki się rozsypały. Bożąsiu, ja wciąż mogę odczytać te kartki. O, to wspaniale. Powiedz mi, jak zamienić ogra w nieśmiertelną magiczną księżniczkę syrenkę ninja? Sprawdźmy. Aby stworzyć nieśmiertelną syrenkę, będziesz potrzebował znaleźć jedyną rzecz żyjącą w najbardziej słonym morzu świata. Do wytworzenia magicznej księżniczki wykorzystasz zaś szeroki uśmiech. Osobiście podpowiem ci, że najlepszy będzie największy i to taki, który w przeszłości poznał zimno. A co z ninjo? Nie piszą. Jeżeli chodzi o mnie, improwizowałabym. Nie zaszkodzi, a zawsze może pomóc. Coś no proszę. Wymyślę. Coś wymyślimy, na pewno. A my tu mamy do wyboru lokację. Coś mi świta, że tak właśnie żeśmy podróżowali dzięki tej czarnej dziurze. Nie wiem, czy jest sens wracać do tego, do tej posiadłości. Ale może porozmawiajmy z Nathanem, powiedzmy mu, co się stało. Może coś się nowego dowiemy. Zresztą warto spróbować. Jak się wylewa. O, pójdziemy tam jeszcze raz, co? Nie mogę tam wrócić. Wiaderny wypatroszy mnie za zwinięcie księgi i czarnej dziury. No kurczę. No to wróćmy do tej rezydencji. Dobrze, porozmawiajmy z Nathanem. Co się stało? Już wiem, czego potrzebujemy do odczarowania Violet. Aby stworzyć nieśmiertelną syrenkę, potrzebuję jedynej rzeczy żyjącej w najbardziej słonym morzu świata. I szeroki uśmiech. I to taki, który poznał kiedyś dotkliwe zimno. Świetnie. Gdzie to wszystko jest? Spokojnie, synu. Pracujemy nad tym. Dobrze. Ja przypuszczam, że o tym słonym czymś, to wydaje mi się, że może być... kurczę. Jest takie jedno miejsce. Przed chwilą wiedziałem, miałem to w głowie, mi wypadło. Dobra, już mi się przypomniało. Chodzi mi o Morze Martwe. Najbardziej zasolone, najbardziej ma największy współczynnik zasolenia. Także tam normalnie można się legnąć na plecach i swobodnie się unosić. Ta woda absolutnie sama unosi. A wiem, bo miałem przyjemność popływać sobie podczas wycieczki takiej objazdowej. I naprawdę mega przeżycie. Tylko szkoda, że wtedy miałem lekką szramę na nodze i kurde, mnie tak piekło masakrycznie. No, ale niezapomniana przygoda. Fajnie się tam leżało. Dobrze, chodźmy tam z powrotem. Użyjmy sobie tej czarnej dziury. Dobra. Jak jej użyć? Mam po prostu tak rzucić? No dobra. Także kierujmy się do Morza Martwego. No i jesteśmy. Ups. Ups. Co za ups? Właśnie zgniotłem twoje okulary, bardzo cię przepraszam. Won od moich rzeczy, ty wyliniały, nieszczycielski, spalony słońcem kocie. Daj mi święty spokój. No, widzicie. Właśnie ten gościu się tak unosi na tej wodzie. I to jest tak faktycznie. Tak samo te bryłki soli, no, też pływają.
chociaż może nie takie duże, bardziej takie nieruchome słupy. Ciekawe, za ile można było pylić taką bryłę soli. No, ciekawy jestem, czy sól z Wieliczki byłaby tańsza w porównaniu do soli z Morza Martwego, czy wręcz przeciwnie. To jest ciekawe. Siemanko. Ej, ty żyjesz. Ty też. Ale to jest Morze Martwe. Nie powinno być tutaj żadnej żywej istoty. Różowy głąb. Ponad 16 lat temu doktor Elizer Volcani dowiódł nieprawdziwości tego twierdzenia. Wpierw znaleziono jakieś mikroby, potem jednokomórkowe algi, a teraz mnie. Gatunek grzyba nieznany dotąd nauce. Ale jak coś mogło przetrwać w tak słonej wodzie? Nigdy nie lekceważ potęgi mikroskopijnych grzybów, przyjacielu. No, za śliski. Mały śliski grzyb. Wygląda na to, że ten mały koleś jest jedyną formą życia w tej okolicy. No, dokładnie. Kolejna taka mała kwestia, że ponownie w tej części dowiadujemy się takich fajnych rzeczy ciekawych. No, ta gra w sumie też ma uczyć, nie? Jakby nie patrzeć. Co my tu mamy? A pensetę se weźmiemy. To najfajniejsze szczypczyki, jakie w życiu widziałem. Mam zamiar je sobie przywłaszczyć, bo w głębi duszy czuję, że wkrótce bardzo mi się przydadzą. Oj, bardzo się przydadzą. Zresztą w sumie teraz je chyba możemy użyć. Spróbujmy wyciągnąć tego grzyba. Chcesz popsuć wszystkie moje rzeczy? Już zniszczyłeś okulary. Co jeszcze chcesz, no co? Idź stąd, cholerę! Oddawaj! Co mam oddać? Moje szczypce są mi potrzebne do... Zresztą co ja ci się będę tłumaczył, kładź je na miejsce! No dobrze, dobrze. Ej, to jest nie fair. Czegoś takiego nie mogło być. Ej, spływaj stąd. Przeszkadzasz mi. Co jest? Co jest? Kto tam? No to ja. Hello. Ale gorąco. Co zatem robią tu te wielkie bloki lodu? To nie lód, ćwoku jeden. To kryształy soli. Sól morska. Czaisz? Witamy nad Morzem Martwym, które tak naprawdę jest tylko jeziorem. Najniższy punkt na Ziemi. Najbardziej słona woda na Ziemi. Co tutaj robisz? Zażywam kąpieli leczniczych, jak w ciechocinku. Ano. Jakieś tam aspekty i walory takie lecznicze miała, ale nie pamiętam dokładnie jakie. To już tak dawno było. Przewodnik opowiadał, ale ja nie zapamiętałem. Mam jakiegoś strusia po drugiej stronie. Co ty tam tak sterczysz? Ja nie jestem stąd. Próbuję wrócić do Doliny Jordanu. Myślałem, że Morze Martwe jest właśnie w Dolinie Jordanu. Pewnie. Wiele rzeczy się w niej znajduje. Dolina Jordanu ma 3000 mil długości. Rozciąga się od wschodniej Afryki aż do południowo-wschodniej Azji. A ja jestem z Kenii. Trochę nie po drodze, co? Jakim cudem znalazłeś się tak daleko od domu? To wynik prób odnowienia populacji dzikich zwierząt na terenie Bliskiego Wschodu. Trudno stało się luz, bracie. Jestem strusiem. Nie potrafię latać, nigdy też nie uczyłem się pływać. I gdyby nie to wielkie jezioro soli, pewnie bez problemu doszedłbym do domu. No, no proszę. Jak przykro. No niestety nie jesteśmy ci w stanie w żaden sposób pomóc. Pomimo, że chętnie byśmy to zrobili, nie? No ale cóż... Co by tu jeszcze można było zrobić? No, tej pensety na razie nie weźmiemy, dopóki on sobie tu pływa. Tu możemy wejść pomiędzy te skały. Oby tylko tam nie było nietoperzy. Kurczę, tu jest ciemno jak... Bardzo ciemno. Muszę uważać. Różowa pantera na czele wyprawy speleologicznej. Przecież to się kupy nie trzyma. Albo ktoś włączy światło, albo nigdzie nie idę. Mam się zabić, żebyś zrozumiał? No nie, no. Nie chcemy, żebyś zbyt szybko umarł. Niestety nic nie jesteśmy w stanie tutaj rozświetlić. A, czyli tak, że tutaj na razie nic nie zrobimy. To co w takim razie?
Mamy sól. Morze Martwe jest tak gęste, że bez trudu można się unosić na jego powierzchni. Tak naprawdę to nie sposób tu w ogóle zanurkować. No, prawda. Oj, prawda. Co jest? Co jest? Kto tam? No dobra, więcej od niego nic już nie wyciągniemy. Chyba już i tak nic tu nawet nie zrobimy. Także chyba będziemy musieli przejść do innej lokacji. Nawet mi się wydaje, że tu będziemy tak żonglować z jednego miejsca do drugiego miejsca. To nie jest aż tak liniowa rozgrywka. Znaczy może nie w tym sensie liniowa rozgrywka, co po prostu chodzi mi o to, że nie idziemy jakby w pełnej kolejności, czyli wchodząc do pewnej jednej lokacji, nie kończymy jej, tylko przechodzimy z miejsca w miejsce, o. Bo zaś nieliniowość to jest troszkę co innego. Co to? No właśnie, co my tu mamy? Ej, czy to nie są karty Księgi Wiedzy? Dokładnie! Brakujące strony! No to super. Jasid nie należy do nikogo. Okej. Dzięki, że mnie o tym poinformowałeś, stary. Zostawił bukłak? Bukłak z mlekiem musiał spaść z szyi. O, to mleko bardzo dziwnie smakuje. A weźmiemy sobie. Ciutes, tu nie pasujesz, koleś. Jestem pierwszy raz na Syberii. Nie przypominam sobie, abym o to pytał. Aha. No, miło z twojej strony. Dobrze, mamy tu klauna? Co tu klaun robi? O co chodzi? Czemuś taki smutny, klaunie? A jak myślisz? Spójrz na mnie, towarzyszu. Klaun bez cyrku, buntownik bez powodu, ślub bez popa. Trochę pojechałeś. Już nie mogę występować w moskiewskim cyrku, bo mam podobno za mały uśmiech. Podobno nikt nie lubi tłustego, smutnego klauna. Trzeba się takiego pozbyć, skreślić, wywalić, pozbyć, zlikwidować. Zniszczyć, zlinczować, skopać, zredukować. Dokładnie tak. Przybyłem więc tutaj, aby zamarznąć na śmierć. I jak ci idzie? Za ciepło się ubrał. Aha, okej. Okay. No to może się rozbierz. Ale zrób tak, sobie pójdziemy. Dobrze? Jesteśmy mu w stanie jakiś poprawić humor? Może ten wspomagacz uśmiechu zmieni twoje nastawienie? Mam tutaj coś, co jak sądzę bardzo panu pomoże, panie. Oleg. Oleg Michajłowicz. Panie Michajłowicz, oto najnowszy wynalazek dentystyczny o nazwie wspomagacz uśmiechu. Sądzę, że w pańskim stanie jest to rzecz bardzo przydatna. No, też tak sądzę. Jak mój uśmiech, he? Czy uśmiecham się dobrze? To dziwne, ale wydaje mi się, że uśmiecham się niesamowicie radośnie. Parę zębów ci brakuje. Nie od tego mrozu, ale jestem taki szczęśliwy. Uśmiecham się jak prawdziwy klaun i mogę robić wszystko to, co robi prawdziwy klaun. Okej. Okay. Powodzenia. Cieszę się, że mogłem pomóc. Daj mi znać, jeśli będziesz potrzebował mojej pomocy. Zrobię dla ciebie wszystko. Poza chodzeniem. To mnie teraz przerasta. No dobrze. Na pewno będziemy pamiętać o twojej przysłudze. Cieszymy się również twoim szczęściem, że je odnalazłeś. Okej. Okay. Co by tu jeszcze można było zrobić? Ups. No, niestety tam nie wskoczymy. Za ślisko. Jasic? To jest chyba imię tego, nie wiem, zwierzęcia. Renifer to jest? Chodź ze mną. Nigdzie z tobą nie idę. Może jesteś różowym zboczeńcem? Różowym zboczeńcem? Dobre. Nie no, Jasid wygrywa wszystko. Dobrze, ale możemy iść do nowej lokacji. Także chodźmy. Musimy sobie znaleźć jakieś nowe rzeczy.
Oh my goodness. Widzicie ten pazur? Ja pierdzielę, ile to trzeba hodować. Dobra. Może mówię to trochę niechętnie, ale chodźmy z nią porozmawiać. No, to zawsze chciałem zobaczyć. Starą kobietę siedzącą na trzaskającym mrozie i obcinającą swoje ohydne, żółte paznokcie u stóp. Ja niekoniecznie. Serce rośnie, nie ma co. A chcesz ty zebrać po pysku? No, ewidentnie. Jasit! Jasit! Chodź to do pańki. Trzeba go było nazwać Reksio. Kogo nazwać Reksio? Mojego zaginionego renifera, Jasita. Jasit! Cicho, babka! Zagłuszasz telewizor. Próbuję tutaj zasnąć, kolego. Powinnam hibernować, a nie mogę rozpocząć tego procesu, zanim nie zasnę. Nie przeszkadzaj mi, comprende? No proszę. To nasz spichlerz. Wybudowaliśmy go tak wysoko, żeby niedźwiedzie nie miały do nich wstępu. To coś chyba nie pykło. Okej, czyli ta babcia szuka, czy no, szuka, Jasid jej zginął, czyli jej osobisty renifer. Dobrze, co nam w takim razie powiesz na to, że znaleźliśmy jego bukłak? Patrz, co znalazłem. To należało do Jasita. Och nie, woreczek na mleko Jasita, to znaczy, że on... Nie ma przy sobie swego woreczka na mleko. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, babciu. Okej. No dobrze, to na razie to schowajmy. Coś jeszcze możemy zrobić? O. No, co jest? No niby się świeci, że można kliknąć, ale... A może wejdźmy tam do góry? Spróbujmy. Ojdź. No, nie jesteśmy tam mile widziani. Także chodźmy, wejdźmy do tego namiotu, gdzie była tam jej wnuczka. Chętnie ją poznamy. Aha. Hej, cześć! Jestem Sasza. Masz całkiem niezgorszy sprzęcik. Wiesz, chciałem obejrzeć mój ulubiony program, Morsio. To o takim wielkim, beżowym morsie, który śpiewa dzieciom takie różne, wesołe piosenki. Z początku wszystko zdaje się być niezmiernie sielankowe, ale z każdym wersem morsio robi dzieciakom coraz większe pranie mózgu. Koniec końców stają się one bardzo agresywne i męczą rodziców o różnego rodzaju słodycze. Nie mogę tego przegapić. Chcę cukierki. No widzę, że ta podprogowa propaganda już do ciebie dotarła i trochę ci się wbiła w twój mały mózżek. To chyba przez moją antenę satelitarną. Sam ją zrobiłem. Czy mógłbyś nią trochę pokręcić? A to jest chłopiec? A mi się wydawało, że to jest dziewczynka. No niby ma długie włosy z tyłu, nie? I trochę taki głos, ale... no trudno, nie? Nie oceniam. O, trochę się nam polało. Nie ma to, jak wsadzić sobie w kieszeń garnek gorącej wody. Okej. Czy coś tutaj możemy jeszcze wziąć? Nikt nie ma prawa dotykać moich kaset. Idź sobie. No dobrze, dobrze. No już sobie stąd pójdę. Zawsze palicie ogień wewnątrz namiotu? Zawsze. Zimą jest nam ciepło, latem ogień odstrasza komary. A wiosną i jesienią? Pieczemy ciasteczka. No, jakie to urocze. Dobrze. Wow, na Syberii śnieg pada także w telewizji. W takim razie tu już na razie nic nie zrobimy. Musimy jej poprawić
jakość sygnału. Musimy wzmocnić jakość jej sygnału. Wychodzisz, żeby